Dzisiaj w dobie cyfryzacji, digitalizacji, ale rozwoju tak w bardzo ogromnym tempie sztucznej inteligencji, myślę, że ogromna rola pojawia się dla kobiet, bo sztuczna inteligencja to wbrew pozorom nie tylko technologia, ale takie inne kompetencje, kompetencje bardzo miękkie. Poza tym osiągnęliśmy już ten pułap w rozwoju IT, że do tworzenia przeróżnych aplikacji nie potrzeba specjalnie programować. Mówi się o takich platformach low-code albo w ogóle no-code, a więc poprzez intuicję, poprzez narrację można tworzyć aplikacje. I to jest jak gdyby chyba siłą kobiet, które mogą bardzo dużo wnieść do rozwoju sztucznej inteligencji. A istota sztucznej inteligencji polega na tym, że ona się uczy, ale póki co uczy się na podstawie pewnych faktów, informacji, które my sami do mediów chociażby społecznościowych czy internetu wprowadzimy. Jeśli kobiety tego nie będą robić, nie będą odzwierciedlać właśnie chociażby w internecie swoich uczuć, swoich relacji, swojej wiedzy, no to same siebie będą jak gdyby wykluczać. Zdecydowanie mniej kobiet studiuje na kierunkach informatycznych w ogólności, bo na samej sztucznej inteligencji to nie znam za żadnych statystyk, ale w ramach projektu AI-Tech, jak rozpoczynaliśmy projekt AI-Tech, no to tam było takie oczekiwanie, że zapewnimy 50% udziału kobiet w tym. Stwierdziliśmy, że to jest niemożliwe, bo po prostu nie ma tyle chętnych kobiet. Wtedy nasze badania pokazały, że średnio rzecz biorąc na informatyce jest około 18% kobiet. Dlaczego jest ich mniej, to jest temat, pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć. Być może tu już trzeba szukać przyczyn w szkołach podstawowych. Jak rozmawiam ze znajomymi, którzy mają dzieci teraz w szkole, jak sobie przypominam dawniej, jak to było, to już chyba nauczycielki uważają, że jeśli chodzi o matematykę, to uczniowie są lepsi od dziewczynek. Natomiast być może z jednej strony zachęcać, ale z drugiej strony może nie zniechęcać właśnie już od tych najmłodszych lat, to znaczy nie promować chłopców w szkole podstawowej, wskazywać jako tych dobrych matematyków, tylko może rzeczywiście przyjrzeć się, że wśród dziewcząt też są. Może dziewczyny są mniej wojownicze jeszcze, zwłaszcza w szkole podstawowej, mniej się pokazują, mniej same to afiszują. Jakby jest to wydarzenie związane z Europejskim Miastem Nauki. Myślę, że jest bardzo ciekawe, warto podejmować tę tematykę. Od niedawna zajmuję się naukowo sztuczną inteligencją, to znaczy prawem nowych technologii i w tym sztuczną inteligencją. I stwierdziłam, że jest to wartościowe wydarzenie, dlatego przyszłam. Interesuje mnie sama tematyka sztucznej inteligencji w zakresie jej wykorzystania w przedsiębiorstwach przemysłowych, a tym bardziej, jeżeli szłoby to przy okazji z możliwością zatrudnienia kobiet, które mogłyby się tym zająć. My pracujemy jako SEO specjalisty z Search Engine Optimization i my właśnie pracujemy ze sztuczną inteligencją i chcieli dowiedzieć się coś więcej. W naszej pracy to bardzo fajno, można pracować z treściami, czyli może gotowe artykuły już pisać od zera.